Halo, halo, z tej strony Premox, kanał Nie ma lipy, a to jest kolejny odcinek z gry Ski Jumping 2020, kariera zawodnika. Na wstępie powiem, że była aktualizacja 23 marca, gdzie dodali Oslo, kilka poprawek było. Ja tej wersji chyba nie mam, no bo przyznajcie, że jakiś tam czas temu próbowałem sobie ścitać tę grę poprzez Lucky Patchera. Niestety się nie da, no bo no nie da się, jakiś anti-cheat jest tutaj jednak wgrany. Nie da się przez co, jak wiecie, Google Play jak wykryje, że próbował się zhakować jakąś aplikację, to nie da się jej zaktualizować. W takim wypadku, jeżeli dokończymy ten sezon kariery zawodnika, do końca przejdziemy, to ja będę zmuszony niestety odinstalować tę grę z emulatora i zainstalować na nowo. Przez co zrobimy sobie może drugi sezon, zobaczymy, jeżeli będziecie chcieli drugi sezon na nowo. No i co? Drugi sezon, coś tam się wymyśli, jakąś może historyjkę, coś ciekawego wymyśli, kreatywnego, zobaczymy. No. Nie wiem, czy oglądaliście film, który przesłałem po tym. Teraz będzie film. Z podziękowaniami i zarazem zaproszenie do Q&A z okazji 100 subskrypcji, które wybiły na kanale. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za to, że jesteście. W ogóle ten film z podziękowaniami miałem nagrać wcześniej, ale do godziny pierwszej po południu nie mogłem w ogóle spać. Przez całą noc aż do 13 godziny w ogóle nie mogłem zasnąć. Dopiero po pierwszej zasnąłem i wstałem prawie o 9 wieczór. Więc zobaczcie, jeżeli tak wszystko późno nagrywałem i tak dalej. No ale tak jakoś lipa była. Dobra, nie przedłużajmy. Nagrywamy kolejny odcinek z kariery. Dzisiaj będziemy sobie rozkazać Trondheim, Willingen i to tyle. To będzie taki krótszy odcinek, bo później będziemy loty pierwsze, mam nadzieję, skakać. Od razu mówię, że tu może mi pójść dzisiaj słabo, bo dawno już w tą gierkę nie grałem, gdzieś z tydzień. Więc no mogę tutaj coś niezbyt dobrze dzisiaj grać, to ostrzegam od razu. Sapporo K123, minus 6 stopni ponad wiatr w plecy, więc w sumie dobre warunki dla mnie. No, nie będę musiał tak korygować mocno, bynajmniej. Ale zobaczymy, nie? Już będę musiał przyzwyczaić się na nowo, bo już nie pamiętam jak to szło. Kurde, wiedziałem, że spóźni skok. Jeśli nie awansujemy, fail na początek. Oh my god. Tam pisaliście w komentarzach, że za wcześnie się wybijam z progu. No ale wiecie, jak ja też próbuję się wybić idealnie, to widzicie jak to jest. Że jednak się spóźnia, co jest odbicie i jest później do dupki. No trudno. Pierwszy konkurs po dłuższej przerwie i trochę nieudany, no ale co się dziwić, jak się nie skakało w tej grze już dosyć długo. No i lipa trochę bym powiedział. Minus 15 to zaufania. Niedobrze. No dobra, skaczemy drugi konkurs w Sapporo, może będzie lepiej, zobaczymy. A nie powiedziałem kto wygrał, kurde, teraz mocniej wieje w plecy. 110 trzeba skoczyć, no zobaczymy, czy mi się w ogóle to uda. Bo no dawno nie skakałem, jak mówiłem, i tutaj mogą być problemy w tym odcinku, bo muszę się na nowo nauczyć. Ooo. No był telemark, 102 metry, nie powiem, 102 metry na memowej odległości wylądowałem. Ale może awans będzie. Kurde. Wygrał Stoch przed Kraftem i Laje. Czy my mamy awans? Mamy, ale w konkursie musimy skoczyć lepiej, żeby awansować w drugiej serii, to już wiemy. Też z takim wynikiem raczej nie awansujemy. Chlipne odbicie z belki. O, perfekcyjnie się wybiłem. Jest telemark, jest 109 metrów, jest dobry wynik. Trochę lepszy rekord. Może to nie był idealny skok, ale naszymi parametrami raczej lepiej byśmy nie skoczyli w tych warunkach, więc
Nie było tak chyba źle. Awansowaliśmy drugiej serii, to jest najważniejsze. Od razu pewnie mnie zapytacie, dlaczego nie rozwijam zawodnika, dlaczego nie oglądam reklam, żeby zdobywać te sztangi i te wszystkie inne rzeczy, aby móc odblokować lepszy sprzęt. Otóż dlaczego? Proste, po prostu reklamy mi się nie wyświetlają, ani na telefonie, ani na emulatorze. Nie wiem dlaczego, ale ja nie mam żadnych reklam, nie mam możliwości ich obejrzenia, przez co nie mogę zdobyć tych sztang i innych pierdół, aby móc upgrade'ować zawodnika. Nie wiem, czy wy też tak macie, możecie pisać w komentarzach, ale ja nie mam żadnych reklam w ogóle w tej grze. Nie wiem dlaczego. Może to twórcy coś tutaj porobili nie tak, albo po prostu coś jest na rzeczy, nie wiem. Ale po prostu ja nie mam żadnych reklam, przez co ja nie mogę oglądać i zdobywać tych wszystkich rzeczy za te reklamy. A kupować za realny hajs nie zamierzam, bo jak wiecie, to jest dopiero wersja alfa. Nie ma tu nawet zapisu przez Google Play'a, więc no nie ma opcji, żebym coś tutaj kupował, to nie byłoby bez sensu według mnie na ten moment. Dobra, już się trzeciej miejsce zajęliśmy z Deki, to wygrał Kraft przed Geigerem, Kobayashiem, Kubacki czwarty, ósmy Żyła. Gdzie są nasi? A reszta nie awansowała. To nieźle. Dobra, jakieś gwiazdki zdobyłem. Że siła wybicia, powiedzmy w siłę wybicia, bo zawsze lepiej będzie. Teraz czas na Trondheim K90, mała skocznia. Myślę, że idealny obiekt na przećwiczenie techniki z powrotem, aby się nauczyć na nowo grać w tę grę. Bo wystarczy kilka dni przerwy i człowiek od razu zapomina, czy grasz, czy na emulatorze. To nie jest takie łatwe. No, bez telemarku, ale odległość bardzo dobra. Prawie na punkcie K wylądowałem. Przy tych warunkach bym powiedział, że to był idealny skok. Tylko jakby jeszcze telemarkiem to wylądował, to byłoby jeszcze lepiej. Ale awans chyba jest pewny, tak myślę. Czwarte miejsce zajęłem, a to jest chyba kontynentalny puchar świata. Nie zauważyłem nawet, ale chyba tak. Skaczemy druga, nie, pierwsza seria, to jest. I jest, idealnie, o metr poprawiłem rekord, myślałem, że się wywalę, szczerze mówiąc. No, wyszło całkiem okej. Jakie mam plany, na pewno będziecie pytać na nagrywki dalsze. Na pewno musiałem jeszcze coś nagrać z Fański Jumping, mam jakieś tam dwa pomysły gdzieś jeszcze na nagrania. Jakichś tam odcinków fajnych, no i będziemy czekać na update, nie? Na Oberstdorf mają dodać do tej gry. Mają drużynówkę dodać do Fański Jumping, więc szykuje się całkiem nieźle. Czyżbyśmy mieli szansę na pierwsze zwycięstwo w karierze? Prowadzimy przed Freitagiem Polaszkiem. O, no, sporo punktów. Aby teraz tego nie spierdzielić. Wystarczy tylko 82,5 metra, żeby wygrać. No, trzymajcie kciuki, żeby nasz zawodnik wytrzymał psychicznie i wygrał to. O, myślałem, że wywalę. Dobra, ale chyba wygraliśmy. Chyba wygraliśmy. Jeżeli wygraliśmy ten konkurs. Serce pali, se mocniej powiem. To będzie sukces niemały, mimo że to jest chyba kontynentalny puchar świata, ale sukces to sukces, nie? Ale chyba wygraliśmy, mimo że telemark nie był idealny, bo bokiem wylądowałem. Ale chyba wygraliśmy konkurs o 8 punktów, prawie chyba, jakoś tak, nie jestem dobry z matematyki, więc mnie nie sądźcie mnie. Później Freitag, chore, czwarty kot, siódmy hula, a reszta, ten kawysy pierwszy, Murań, kawysy trzeci. Co? Piotr B? What the fuck? Jaki Piotr B? Chyba Żyła powinien być. No nie wiem.
coś się spierdzieliło, ale wygraliśmy konkurs pierwszy raz. Zdobyliśmy tak, 800 hajsu, 20 gwiazdek i zaufanie trenera porządnie nam wzrosło. Fajnie. Pierwszy konkurs w karierze wygraliśmy. Tutaj mamy w ogóle klasyfikację generalną. W Pucharze Świata zajmujemy 25. lokatę ex aequo z Heibeckiem. Nie. Nie, to Heibeck ex aequo z Ito zajmują. Ja jestem na 25. miejscu. Jeszcze 10 konkursów do końca. W Continentalu zajmujemy 13. pozycję, więc bardzo dobrze bym powiedział. 4 skoczni zajęliśmy w ogóle 23 lokatę. Tragedii nie było. Row R jeszcze nie zaczęliśmy, tutaj nie będę się wypowiadał. No i to tyle. A w sumie zobaczymy, czy jest Oslo. Jeżeli jest Oslo, to znaczy, że mam tę nową wersję. Jeżeli nie, mam Oslo. Zaraz. Dajcie mi chwilę. Nie wytnę tego z nagrania, bo już trudno, ale zobaczę szybko na sklepie Play, ja jestem już na sklepie Play. Nie ma tej wersji, bo chyba nie mam, bo to jeszcze jest ta poprzednia wersja, gdzie dodawali właśnie Oslo. Bo w tej najnowszej wersji dodali tak, żółty plaston lidera, numer zawodnika na plastronie, tu nie ma numeru chyba jeszcze, nie? I poprawki w odzerowaniu skoczyli Lechamerka 90 i K123, więc chyba tych rzeczy tu nie ma, więc no jak mówiłem, po tej serii będę musiał odinstalować i zainstalować na nową grę. I może zrobimy drugi sezon, krótko mówiąc, jeżeli będziecie chcieli oczywiście. Jeżeli nie, to oczywiście ja będę i tak sobie tam grał dla siebie, raz na jakiś tam czas. Więc dla mnie to nie ma problemu. Drugi konkurs w Trondheim K90, mocno wieje pod narty, co w sumie ja nie lubię, no bo... Nie, to jeszcze nie jest ta wersja, więc mówię, będę musiał odinstalować. Więc będzie ciężko. No ale może tragedii nie będzie. No, wylądowałem telemarkiem, chociaż krzywo trochę podeszłem do niego. No ale źle nie było. 89 metrów. Drugie miejsce, a to jest chyba kontynentalny puchar, nawet nie zauważyłem. Tym razem nie wygraliśmy kwalifikacji, ale jesteśmy na trzecim miejscu, więc dobry prognostyk przed zawodami. To jest chyba kontynentalny, ale nie jestem pewny, bym musiał zobaczyć po tych zawodach. Wow, ale przynajmniej nowy rekord, ale mnie wyginało, nie fajnie. Ledwo co to opanowałem. Prawie bym się wywalił. Niefortunnie. No to tragiczne. Ale 10. miejsce, nie jest źle. Nie jest źle. Mogło być gorzej. Kurde, źle się wybiłem z belki. Nie dobrze. Druga próba nasza, w naszym wykonaniu. Świetnie się wybiłem. I też skok jest idealny. 94 metry. O 4 metry poprawiony rekord Trondheim K90. Gdyby mnie tak krzywo nie wychylało, to bym to dalej pewnie skoczył od 6 metrów może nawet. Nawet może bym do setki pociągnął, ale... Ale wyszło jak wyszło, ale tragedii nie ma. Rekord jest już w miarę okej na tej skoczni. Nie powiem, że jest zły. Jakaś telemarka mógł być lepszy, no ale... Może wygramy konkurs po raz drugi? Nie, drugie miejsce zajęliśmy. Podium. Drugi raz z rzędu mamy podium. Fajnie. Kurczę, nie przeczytałem, kto wygrał i tak dalej. Wybaczcie. Ale wygraliśmy. Znaczy, drugie miejsce mieliśmy. To był kontynentalny, tak? Tak, to był kontynentalny. Tak dobrze nam poszło. Teraz jest Puchar Świata Willingen K130. Zobaczymy, jak tutaj nam pójdzie. Tutaj jeszcze nie skakałem. Tylko raz skakałem na telefonie. To tutaj może być różnie. Skocznia jest tutaj, no nie wiem, no chyba dobrze odzorowany, tak myślę. Bynajmniej. Zobaczmy, jak nam tutaj pójdzie, bo...
Oj, spóźniłem bardzo skok. Ale telemarkiem wylądowałem 113 metrów. Może będzie awans jakimś cudem. Mam taką nadzieję. Bo nie będzie dobrze, jeżeli nie awansujemy. Piąta lokata jak na razie. Kwali wygrał Geiger przed Kobayashim i Kubacki. 136 metrów najdalej skoczył Geiger. Później Kraft tyle samo. Później już tak, Stoch, Żyła. A my na 29 pozycji, byśmy awansowali, byłby to konkurs, więc tragedii nie było. Rzutem na tasie byśmy awansowali, tak czy owak, no to byłoby dobrze. Teraz to powtórzyć, bądź jeszcze lepiej skoczyć. Tylko żebym teraz nie spóźnił tego odbicia, bo będzie lipa. Kurde. O. Dobrze, 120,5. Telemarkiem wylądowałem, poprawiony rekord. Rekurdy. No jest dobrze, nie? Nie powiem, nie ma tragedii. Awans powinniśmy mieć pewny. I przepraszam za moje przejęzyczenia i tak dalej, ale spóźno i też trochę spało mi się dzisiaj długo, jak mówiłem, od pierwszej do prawie dziewiątej wieczór spałem, więc no, taki trochę dzisiaj nieogarnięty jestem. Drugie miejsce jak na razie, czy będzie awans, powinien być, tak myślę. Jest ta druga lokata, nie jest źle. Nie jest źle, jest, bym powiedział, że bardzo, bardzo dobrze nawet. Dobra, lecimy dalej. Może będzie jeszcze dalej w tej próbie, zobaczymy. No i jest dalej, o 2,5 metry, o 2 metry chyba, albo 2,5 jakoś tak. I lepszy chyba telemark wyszedł, tak, to są lepsze noty. Może będzie awans, bądź utrzymamy miejsce, zobaczymy. Tak, i awansowaliśmy o 3 lokaty, 19 miejsce zajęliśmy, więc wynik jest bardzo dobrze, dobry. Wygrał Geiger przed Kraftem Kubackim, Stoch 4, 6 Żyła. My na 19 lokacie i pokonaliśmy na przykład Schreinzauera, Heibecka, Kudelkę, Eisenbichle, Payera, no i tam jeszcze Freitaga, no. Nie jest tak źle. No i drugi konkurs z Willingen, po którym będziemy kończyć odcinek, który mam nadzieję, że będzie wam się podobał, żeby nie wyszedł najgorzej i że było ciekawie po tej dłuższej przerwie od tej gry. No bo dawno już nie nagrywałem, tak? I o jać. I trochę sprawy mogłem wyjść, przyznaję się. Ale może to szybko się naprawia, mam nadzieję. O kurde! 131,5! Jeszcze telemarkiem to wylądowałem w miarę okej. Okay. Jaki rekord już dobry poleciał. Jak skaczę za punkt K w tym momencie, to już jest dobrze. To już jest bardzo dobrze. Wow, to było dobre. Gdyby mnie to na końcu nie zachwiało w powietrzu, to może bym jeszcze z metr dwa dalej poleciał, ale nie było tragedii, było bardzo dobrze, bym powiedział. 111,2 na to. I 12 lokata. Bardzo dobry wynik. Lekko pod nartek mówię. Dobra, idealnie prawie się wybiliśmy z belki. Nieźle. Wow, telemarkiem 135 metrów wylądowaliśmy. Kapitalny lot. W naszym wykonaniu kapitalny. Nie ma lipy, 135 metrów. Rozebał system normalnie. Tym skokiem. Wow. No to już bym się nie spodziewał, że tak dobrze mi pójdzie w tej pierwszej serii bynajmniej na razie. 135 metrów, przed idealnym telemarkiem wylądowaliśmy. 16,5, 17 noty, bardzo dobrze. 9 miejsce.
jakbyśmy się utrzymali w dziesiątce, no to będzie też życiowy sukces, jak na razie, w naszym wykonaniu w Pucharze Świata. Kurde, już się wybiłem źle z belki, niedobrze. No teraz bliżej wylądowaliśmy, ale bynajmniej chyba jeszcze lepiej z tyłu wylądowałem. Tak, bo teraz dwa razy po 17 zostałem noty. To może utrzymamy pozycję, zobaczymy. Nie, spadliśmy o jedną w dół, ale 10 lokata nie jest źle. Myślę, że było dobrze nawet, bardzo dobrze. Hajsu mamy dużo, tego mamy dużo, niestety reklam nie ma, no to niestety nie będzie ulepszać naszego zawodnika, szkoda. No ale jak nie ma reklam, no to co zrobisz, nic nie zrobisz, a hajsu prawdziwego płacić nie zamierzam, bo to nawet jest jeszcze wersja beta, więc nie ma zapisu konta, więc no, to byłoby po prostu nieopłacalne. No dobra, to tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, mi się podobało po dłuższej przerwie. W tym odcinku będziemy skakali w Tauplitz, badmintendorf K200. Zawsze jak nam tutaj będzie szło, bo już tutaj tylko raz skakał na mamucie w tej grze, szczerze mówiąc, i nie poszło mi wtedy najlepiej. Jestem bardzo ciekawy, jak nam tutaj pójdzie. Będzie Lachti K90, Rasnow. I to chyba tyle będziemy. Może jeszcze Lachti ogarniemy w następnym odcinku, zobaczymy. No, teraz mi już tych konkursów zostało. Więc będzie coraz to bardziej ciekawie. Tak więc dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Mam nadzieję, że podobał wam się, że było ciekawie. Zaliczyliśmy pierwsze zwycięstwo, pierwsze podium. Pierwszy raz byliśmy w dziesiątce Pucharu Świata w zawodach. Więc sukcesów co niemiarę w tym odcinku wpadło. Przypominam o Discordzie. W linku do Discorda Fański Jumping turnieje, gdzie będą turnieje z gry Fański Jumping. I mam nadzieję, że ten Discord będzie rozwijał się jak najlepiej. I tego życzę. No i co? My się widzimy w następnych odcinkach. Jeszcze raz dziękuję za 100 subskrypcji na kanale. Jestem wdzięczny. No i co? Z tej strony było nie ma lipy. A to był Ski Jumping 2020. Pozdro.